Dodge Challenger Hellcat Redeye 800-konna V8. W dzisiejszym odcinku porównanie z demonem. Cześć, Łukasz. Cześć. To jest Łukasz Demon, najostrzejszy zawodnik polskiego TikToka. Mad Dog 357 Plutonium, najostrzejszy sos na świecie. I o dziwo jest ok, naprawdę. Nosię się, co się jakby topiło. Super, bardzo się cieszę na ten wywiad. Dziękuję ci. I co? Mega. Startujemy. Mega. Startujemy, odpalamy maszynę. Zobacz, jak to się kręci. Ja pierdzie. Możemy wszystko robić tym autem. Zobacz, jak gumy leci. I lecimy prosto, zobacz. Jest ogień, co? Jak to mówią na TikToku? Pięknięcie normalnie. Nie, to jest petarda. Był naprawdę gruby przejazd. Pojechaliśmy tego dnia z demonem na pełnej petardzie, ale było warto. No zobaczcie sami. Najtwardszy chłop w Polsce jest pod większym wrażeniem tego, co doświadczył w 800-konnej V8 niż po jedzeniu najostrzejszych rzeczy świata. I o dziwo jest ok, naprawdę. Ten samochód, jeśli zalać mu setkę, to jest jak Hellcat Demon, bo to jest Redeye, 800 koni, czwórka. Trójeczka, no i chyba możemy, co? I odlatujemy! Widziałeś, co się dzieje na liczniku? Ja pierdzielę, no to jest kurczę. Posłuchaj, jak on wyje w ogóle. Zagłusza nas totalnie. Tak, tak. On tam aż się prosi po prostu. Ten kompresor. Jest bardzo głośny. To jest demon motoryzacyjny na czterech kółkach. A ty jesteś demon na dwóch nogach. Tak. I to jeszcze bardziej limitowana wersja S1. Dokładnie, dokładnie tak. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Już na prostej jeździliśmy, to przyspieszenie, no to po prostu jest nieprawdopodobne. Taki strzał adrenaliny. Pierwszy raz w życiu takim samochodem miałem okazję jechać jako pasażer. Więc zobaczymy teraz Bucza w akcji. Masakra, opony spalone, nieprawdopodobne. Brawo, naprawdę, kozak. Skoro dwa demony się spotkały, no to trzeba było trochę gumy upalić. Co tu się dzieje dzisiaj? No jest naprawdę szczególny dzień, który będę pamiętał do końca życia. Mega, super to słyszeć. Widziałeś takie coś? Jaki dym. Widziałeś? Wow. Tam nic nie widać. Nic. Siwo jest, totalnie. Nic nie widać. Ja pierdzielę, normalnie z tyłu po prostu jeden wielki kłęb, który zasłania wszystko, jak mgła. Z tobą wykończyłem te opony. Jedziemy na wulkanizację. Jest ostro, jest ostro. Ostro jest, ostro. Hellcat Redeye versus Demon. Na razie 2-0 dla Redeye'a. Demon pokonany emocjonalnie. Jest grubo. Ja również dziękuję. Powiedz, że ręce mi się pocą. Mam tak spocone tak łapy. Tak samo wiesz, mi już czuję naprawdę. Zakochałem się od pierwszego przyspieszenia. Pięknie powiedziane. Pięknie powiedziane. No to w takim razie przyspieszamy jeszcze raz. Czekam na czerwone, zielone. Jest hamulców. Kozak. Mieli nam ty łopak. Zobacz, że do tej pory wylatuje dym z opon. Tak, wow. Nie no, ten zapach po prostu spalonej gumy unosi się tutaj niesamowicie, no. A czy równie mocny dym z twojej jamy ustnej wydobywał się czasami przy testowaniu różnych ostrych rzeczy? Prawdopodobnie mogło tak być, no. Jak smog wawelski. Na początek chciałem podziękować ci za te miłe słowa i tą opinię o mnie. Bardzo się cieszę. Ja powiem wam szczerze, że też jechałem tutaj z lekką tremą. Pierwszy wywiad z gościem tak popularnym.
naprawdę dla mnie jest duży zaszczyt. Bardzo, bardzo za to jeszcze raz dziękuję. Ja od zawsze lubiłem ostre. Po prostu już jak sięgam pamięcią, nawet w szkole podstawowej jeszcze byłem u babci tam w niedzielę na rosole, to mówimy: babciu, daj tego pieprzu jeszcze więcej. I z czasem to się zaczęło już tak przeradzać, że już było jakby poszukiwanie tej ostrości grubo. Naraził mnie do tego szef restauracji meksykańskiej z Londynu, mój kolega, który właśnie miał tam w ofercie sos, który nie był normalnie w karcie, ale który był bardzo ostry i jakby zaproponował mi, czy chciałbym zjeść burrito z takim sosem, tylko ostrzegam mnie, że jest bardzo, bardzo ostry. No i oczywiście się zgodziłem, zjadłem, poczułem ten ogień, okay. Poczułem ten konkretny ogień, ale bardzo mi się spodobało. To jest takie coś, że niektórzy to kochają, inni kompletnie nie rozumieją. Można to nazwać takim delikatnym uzależnieniem od kapsaicyny, czyli tej substancji, która polega na, która daje ostrość potrawom. I po prostu jest tak, że przypali, że jest, że zjemy i mówię: kurczę, o, taki ostry, aż za ostre. Mówię: nie, no, następnym razem może delikatnie, ale mija parę godzin, już myślisz, żeby już znowu, kiedy następnym razem tam się pójdzie. Tolerancja zaczęła się mega wyrabiać z każdym po prostu tygodniem. No i tak to poszło. Czyli jest to swego rodzaju trening ciała. Musiałeś... Na początku byś nie przyjął tych rzeczy, które teraz przyjmujesz, tak? Tak, tak, oczywiście. Okay. To jest... Przystosowywałeś stopniowo organizm do tego. Ja myślę, że to są też kwestia z genów. Mi się wydaje, że na pewno jestem mocny genetycznie w tym temacie, ale druga, to tak jak w sumie sportowcy, że mają na przykład talent czy geny, a resztę muszą wypracować. To tutaj jest tak samo. Trening, czyli po prostu zwiększanie powoli dawek tych kapsaicynowych i jedzenie tego i później te, które jedliśmy na przykład miesiąc temu, stały się kompletnie nieostre. No i tak samo od czasu, kiedy założyłem TikToka, wydaje mi się, że ta forma poszła już mega, mega do góry. Te pierwsze TikToki, które szły, to teraz to już by było w ogóle jak sztyknięcie palca. To jest dla mnie niesamowite, że rozmawiamy tu o jedzeniu ostrych rzeczy i tutaj używamy słów talent, forma, trening i tak dalej. Ale to jest prawda, rzeczywiście, jakby inaczej tego nie nazwiesz, że to są tak grube rzeczy. Co to znaczy 16 milionów skowili? 16 milionów skowili. No mamy też współczynnik ostrości, skowile. Czysta kapsaicyna zawiera 16 milionów skowili, czyli ta substancja odpowiedzialna za ostrość. To jest top of the top, max. To jest top of the top. Nie ma nic ostrzejszego, tylko że organizm ludzki jest tam określoną ilość miligramów tej czystej kapsaicyny w stanie przyjąć. Jasne. I te produkty z 16 milionami kapsaicyny, to one po prostu zawierają w składzie tą czystą kapsaicyną. Nie są całe, że mają 16, jakby była cała, jakby jakiś taki produkt, co ma 16 milionów kapsaicyny i po prostu waży 5 gram, bym umarł po prostu, więc jest to dodatek 16 milionów skowili i te produkty się różnią od siebie mimo wszystko gęstością. Do niektórych jest dodane więcej, do niektórych jest dodane mniej, ale generalnie jest określane, że mamy 16 milionów kapsaicyny, czyli mamy czystą kapsaicynę w składzie. 2 gramy, no to już by była, mogła być śmiertelna. Kojtnąłbyś. Tak. Czekolada mnie najbardziej zaskoczyła, ponieważ już były takie reakcje organizmu były, że zaczął mi drżeć obraz przed oczami, tak jakby. No i tak trzęsło jakby od środka, prawda? No ale to było oczywiście do przetrwania, tam pół godziny troszkę kryzysu, troszkę czułem na żołądku, no i później już... Co czujesz w takim momencie? Wróciłem do siebie. No wtedy, no to czułem wyjątkowo. Poty zalewają. Czasem mówisz o właśnie poceniu się, tak. O tym, że usta pieką, tak. Ale czoło na przykład, że masz sztywne, że pali cię czoło. Tu już trakcji nie mamy. Słyszycie to? Jest naprawdę grubo. Co się dzisiaj dzieje? I to był mały sprawdzian dla Łukasza, bo Łukasz wytrzymuje bardzo dużo, jeśli chodzi o ostre rzeczy, ale tu jest ciężko wytrzymać. Naprawdę wydech jest tak głośny, a ty totalnie z uśmiechem na twarzy. Niesamowite. Piona. To jest pierwszy produkt z papryczką Piper X, czyli Piper X, tak naprawdę papryczka, która nie jest dopuszczona jeszcze do sprzedaży. Tak, oczywiście, ponieważ jest najostrzejszą na świecie, ale nie jest jeszcze legalną, ale zarazem pierwszy produkt. Ręce mi się zaczynają pocić, jak ją spotykam. Pierwszy produkt znalazłem z tą papryczką, jakąś jej
zawartością, no i się już nie mogę doczekać, że wreszcie poznam jej smak, oczywiście. Ferry Jack z 16 milionów skowyli Crystal Candy Challenge, najnowszy, czyli zawiera oczywiście czystą kapsaicynę, jest to cukierek, który zawiera czystą kapsaicynę i który po prostu jako challenge będę też testował wkrótce. To jest, będzie go trzeba trzymać w buzi jakiś określony czas, ze stoperem pewnie. Jeszcze dokładnie instrukcji nie przeczytałem i trzeba będzie wytrzymać ileś czasu. On jest od tych popularnych One Chip Challenge, które tam pierwsze powychodziły, te amerykańskie, to jest 10 razy mocniejszy, wyobraźcie sobie. No, wiecie co się działo po One Chip Challenge z ludźmi, to możecie pomnożyć to razy 10, więc to taki jest już poziom. Carolina Reaper, najpopularniejsza papryczka, najostrzejsza na świecie z tych oczywiście dopuszczonych do sprzedaży. Tu mam taki boksik. Ała, moje oczy! Tu są właśnie wysuszone. Mogę zobaczyć? Tak, oczywiście, proszę. Nie wiem, czy mogę dotykać, żeby potem się... Nie dotykaj, broń Boże. O Józef, to pachnie. To właśnie, jeżeli chodzi... Pachnie. Tak. Jeżeli chodzi właśnie, zapach jest intensywny. I co, to są wysuszone papryczki? To są wysuszone, ale one przez to są dużo bardziej mocniejsze niż świeże, ponieważ nie ma w nich wody, prawda? Woda zawsze łagodzi, to jest sam ogień, więc ta papryczka to jest naprawdę kozak, jeśli chodzi o ostrość. Na przykład jadłem taką papryczkę i ją pogryzłem, to później domownicy chodzili po pokoju kaszleli, ponieważ opary z tego się unoszą i naprawdę to nie są żarty, jest po prostu kaszel z oczu. Lecą łzy, więc staram się to robić oczywiście przy zamkniętym pokoju, później dobrze jest przewietrzony, zanim ktoś wejdzie. No. Bardzo dużo osób pyta się, co jest na drugi dzień, albo powodzenia na dwójce i tak dalej. I chciałem powiedzieć tak, że... Albo kresik puka w taborze. Tak, że kiedyś może, ale to jeszcze przed TikTokiem, coś było tam na ten drugi dzień, ale później po prostu te ostrości naprawdę, najmocniejsze produkty świata są, a na drugi dzień to jest po prostu tak jakbym zjadł owsiankę, czy najmocniejszą paprykę, nie ma tu różnicy, po prostu nie ma nic. Efekt ten, jeśli chodzi o pierwszy palenia, czy coś oczywiście czuję. Kubki smakowe nie są wypalone, też to obalam, czuję smaki, lubię słodkie, lubię też potrawy i różne smaki, wszystko to super czuję, ale jeśli chodzi właśnie o to, jestem uodporniony całkowicie. Nie ma czegoś takiego wypalania kubków smakowych, że to jest jakaś bzdura, nikt chyba, żadna osoba jakaś... Ja mam dla ciebie test. Ja mam dla ciebie test, czy masz smak, czy go straciłeś? Tak. Widzisz Teslę. Elektryka. Tak. Podoba ci się czy nie? Nie. Łukasz nie stracił smaku. Cały czas ma dobry smak. No oczywiście, nie. Zdradźmy, jakie masz auto, bo to jest ciekawe też auto. Tak. Mowa o tej limuzynie, którą przyjechałeś do mnie. No ja mam Audi A8, to jest praktycznie, to jest najnowsza buda, ta przedliftingowa, koniec 19 roku, jest 3-litrowy diesel, dwie turbiny, 350 koni tam mamy, więc jest czym pojeździć komfortowo, tak jechałem teraz trasę z Anglii do Polski, no to tak naprawdę kupiłem je niedawno i teraz czuję po prostu taki fajny komfort, że taka trasa z Anglii mnie nie męczy, że czuję się jakbym sobie siedział na kanapie po prostu przed telewizorem. Czy będziesz oficjalnie chciał udowodnić to, jak mocny jest twój organizm, jak odporny na ostre rzeczy? Mowa tu na przykład o rekordach swego rodzaju, na przykład rekordach Guinnessa. Na pewno są jakieś rekordy w jedzeniu ostrych rzeczy. Myślałeś o tym albo, nie wiem, przymierzasz się do tego? Myślałem o tym, zobaczymy po prostu, co teraz przyniesie. Czasem ja też tak nie wybiegam przed szereg, może jakaś propozycja, może szczerze mówiąc, co nie jestem doświadczoną jeszcze osobą w tym świecie. Wiecie co, ja nie miałem 4 miesiące temu nawet TikToka w ogóle i to przypadkowo w ogóle został nagrany ten pierwszy TikTok, ale jeśli chodzi o takie, no oczywiście jest to marzenie na jakieś zawody. Na razie czekam, może ktoś po prostu mi coś zaproponuje, no nie wiem, może coś poszukam. Jest takie kopnięcie, co? Jest to. Ja pierdolę. Tutaj paliliśmy gumę i jeszcze po godziny czuję trochę zapach. Tak, jest. Tak, jest cały czas. Wszystko wsiąkło tym zapachem. To jest mega niebezpieczne i takie przyspieszenia też są mega niebezpieczne, ale również mega niebezpieczne są takie testy chyba pod względem, nie wiem, może nawet takiego przygotowania fizycznego. Nawet widziałem, że rękawice masz. One są bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ dotykamy tych produktów, zostają nawet jakieś cząsteczki na palcach i nie polecam nikomu zatrzeć sobie oka, testować tego ręką, bo po prostu no masakra, no są, jest to, to są tak pikantne
pikantne rzeczy, ostre, że po prostu można dotknąć później oka nawet jakimś malutką taką cząsteczką i będzie po prostu zawieść i piec przez godzinę później. Rękawiczki są niezbędne, absolutnie niezbędne tutaj. Do twojej pracy. Tak. Spaliliśmy właśnie komplet opon. Trzeba wymienić, ale to było wrażenie niesamowite. No, było ostro, to jest dobre słowo. Toyo R888L. To są opony naprawdę takie, w których będzie ten czas 3,5 do setki realny. Masakra. Bo będą kleiły dużo lepiej. To są najlepsze opony takie drogowe do super samochodu. Bardzo Ci dziękuję za całe spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie, że pierwszy wywiad zrobiłem z tak super po prostu gościem. Pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję. Subskrybujcie program High Five i do następnego odcinka. Cześć.